Witam serdecznie. Dziś zrobimy sobie przepis na ogórki małosolne i będzie to kolejny przepis na ogórki małosolne, jaki jest na YouTubie. Tak, tak. Ale dzisiaj zrobimy sobie test, bo są dwie wersje takich ogórków. Czy wersji jest więcej przepisów, ale są takie dwa podstawowe. Jedne są na sucho, druga metoda jest na mokro. Zobaczymy, jak smakują te na sucho, jak smakują te na mokro, to już wiem, na sucho jeszcze nigdy nie robiłem. No i powiem wam, jakie są plusy, jakie są minusy właśnie robienia takich właśnie ogórków małosolnych sposobem na mokro i sposobem na sucho. Więc zaczynajmy. Co ja tutaj mam? Ja tutaj mam ogórki, ja je namoczyłem sobie około 3 godzin wcześniej w wodzie, żeby były bardziej takie jędrne. No i teraz już przystąpimy do przepisu, zaraz wam pokażę, co z nimi robimy. Więc zrobimy to typowo klasyczną taką metodą, najprostszą. Ja robię to z liściem chrzanu. Oczywiście mogą to być inne liście, możecie dać, ale najlepiej je tak porwać, bo to musi być szybko. Mogą to być liście winorośli, też są spoko, wiśni, no co tam, co kto ma. Do tego dodamy koper, tak, i z baldachimami i z łodygami. Ale co dobrze z łodygami zrobić? Wziąć nóż i drugą stroną tak postukać, one wtedy popękają i uwolnią cały swój aromat. Wrzucam do słoika, do tego oczywiście czosnek. To jest taki, na taki słoik 1,7 litra, 3 ząbki, no 4, będzie spoko. Zależy też, jakie te ząbki macie duże, ale my robimy takie bardziej cząstkowe, żeby te ogórki były. Do tego chrzan, korzeń chrzanu. Okres przyrządzania tych ogórków jest bardzo krótki, więc warto pokroić to po prostu na mniejsze kawałki, wtedy cały aromat, wszystko zostanie uwolnione. No i taki kawałek po prostu wrzucam sobie na dno, bo później resztę jeszcze ułożę na górę. Teraz ogórki. Ogórki to też klasyka. Odcinam z jednej i z drugiej strony i układam. Ok, jak już tak ogórki mam ułożone, teraz wrzucam tu jeszcze ten chrzan. Na wierzch jeszcze też dam liść chrzanu. Najlepiej go trochę tak wcisnąć między te ogórki, żeby on nam nie wypływał za bardzo. I tu dam jeszcze taki jeden baldachim do góry, ale rzucę jeszcze jeden ząbek cząstku od góry, dobra. Tak. Dobrze, to na razie wszystko odstawiam. O, teraz przygotujemy sobie szybko solankę. Ok, więc ja tutaj mam 2 litry wody, woda jest ciepła, ale widzicie, nie jest bardzo gorąca, jest po prostu ciepła. No i ja robię to klasycznie, tak jak chyba wszyscy robią, przepis mam od mojej siostry, więc chyba wszyscy już tak robią. Na litr wody łyżka taka od zupy soli, taka czubata. No musimy to teraz rozpuścić. No i teraz zalewam ogórki. I to wszystko, zostaje mi czekać. I to jest ten pierwszy sposób, bardzo klasyczny, naprawdę nic tu nie udziwniałem, to jest klasyka, po prostu polska klasyka. Jak ktoś z Czech mnie ogląda, polecam sobie zrobić te ogórki małosolne, bo wiem, że u was są kiszone, ale z nimi małosolnymi to kiepska sprawa, więc to polecam sobie zrobić. A teraz drugi sposób, ten właśnie na sucho. A sposób na sucho wygląda w ten sposób, że mam oczywiście ten worek, do którego wrzucimy ogórki. Zostało mi jeszcze parę ogórków, ale na pewno dodam wszystko to, co dodawałem do tych ogórków przed chwileczką, czyli będzie tam korzeń chrzanu, ale pokroję go, bo skoro mówią, że one mają się zrobić w 12 godzin, to ja sobie myślę,
pokroję wszystko, żeby te aromaty jeszcze lepiej i szybciej się uwolniły do tych ogórków, tak? Mam tutaj jeszcze ten koper i ja go, jak widzicie, z łodygami. Żaden młody koperek, tylko taki właśnie wyrośnięty. Jego trochę grubiej przejadę, ale też go potnę. No i to pięknie pachnie. I liście chrzanu. Może wezmę taki trochę większy. O, liść chrzanu i również go potnę. Dobra, wrzucamy pach. No i teraz ogórki. No klasyka, znowu trzeba to poobcinać, bo to szybciej wszystko w środku się będzie działo. A jędrne, fajne, zawsze namoczcie sobie je tam z 3 godziny szybciej. Będziecie mega zadowoleni. No i super, i tak mamy przygotowane te ogórki. I teraz do tych ogórków, ja wiem, ich tu jest no, trochę ponad pół kilograma. Ile mamy tych ogórków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem ogórków. Dodaję taką czubatą łyżkę soli. Rozsypuję wszędzie, dobrze. No i jak mam te uszy, to ja sobie to tylko tak, o, w ten sposób. Jest szybciej kupić taki woreczek i o, zawiązać sobie, widzicie? No i teraz trzeba tym po prostu poprzerzucać, zostawić w środku trochę powietrze, żeby to po prostu miało szansę, żeby ta sól, chrzan i to, o, i zapomniałem o czosnku. No widzicie. My tu gadu i zapomniałem o czosnku, który jest mega istotny. Że to ma być tak szybko, to czosnek, mam tutaj cztery, w sumie takie małe, można by dać mniej, ale że to ma być takie szybkie, ekspresowe, to dam go trochę więcej. Ok, wrzucam do środka, pyk, no jeszcze raz to wszystko, no i dobra. Więc teraz ogórki wystarczy włożyć do lodówki i co jakiś czas, jak wam się o nich przypomni, po prostu zamieszajcie tym wszystkim, żeby ta sól po prostu się jakby przemieściła. One już zaczyna się to robić mokrawe, no już zaczynają puszczać soki, więc no zobaczymy, no ja jestem optymistycznie nastawiony i już mi się tutaj w tym pewna rzecz nie podoba, ale o tym wam powiem, jak wyciągnę je jutro, bo te skosztuję jutro, a te skosztuję sobie za 3 dni. Dokładnie za 3 dni. Więc jutro skosztuję te po 12 godzinach około, a te skosztuję za 3 dni i wam powiem, co mi się w tym podoba, co mnie się nie podoba i czy faktycznie one są takie super fajne, dobre. No zobaczymy. Te wiem, że będą ekstra, bo ten sposób znam, ten nie znam. Wszystko wam o tym powiem. Więc u was to będzie tak o, a u mnie to trochę więcej czasu minie. No więc tak, po 12 godzinach wyciągnąłem to z lodówki. I zobaczymy, jak to wygląda. No, dwa razy to tylko pomieszałem. Wszystko dosyć takie wilgotne, więc ja bym to robił nawet w podwójnym worku. Nie wiem, dlaczego tak się stało. No i zaraz zobaczymy. Pachnie świetnie, no bo wiadomo, czosnek, koperek, to musi być ok. I zaraz spróbuję, jak smakują te ogórki. Są dość jędrne cały czas. Faktycznie. Powiem wam w sposób fajny. Nie, no to naprawdę świetne, kurczę. Powiem wam, że jestem zaskoczony, bo faktycznie po tak krótkim czasie one już są bardzo fajne, takie mało solne jak powinno być. Ja tylko wam to pokażę, tutaj mam ten słoik z normalnymi
wodzie, które są w solance, no to ich, tych w solance nawet nie otwieram, bo wiem, że po 12 godzinach jeszcze na pewno nie są nawet w połowie tak dobre jak te. Także sposób jest fajny, no pomijając to, że to jest zrobione w worku foliowym, no ale jak chce się szybko, to dlaczego nie? I tak sobie pomyślałem, można by to zrobić nawet w takim pojemniku na śniadanie i po prostu bierzesz od razu to na piknik z tym pudełkiem i wyciągasz eleganckie zrobione ogórki. No kurczę, fajna sprawa. Sposób jak najbardziej na tak. Faktycznie jest to prawda, że one po 12 godzinach już się nadają elegancko do zjedzenia i są naprawdę dobre. Więc teraz co? Czekam jeszcze 2 dni, żeby wyciągnąć te właśnie w solance. No ja wiem, że tamte będą ok, ale te są też naprawdę, naprawdę już super. Więc ja te pakuję do pracy, a na tamte czekam. No i tutaj mam te drugie ogórki. Minęły już w sumie 3 dni. Zaraz sprawdzę, jak to wygląda smakowo. Tamte były fajne, naprawdę fajne. Jeśli chodzi o szybki sposób, to jak najbardziej. No a tu są te moje ogóreczki. Troszeczkę już inny kolor, one są bardziej już taki żółtawy kolor, taki brąz, taki, no, taki trochę żółtawy chodzi i zapach, no, pachną pięknie, tam jest ten chrzan, tam jest dosyć dużo czosnku dałem, jest ten koper, no także wiecie o co chodzi, znacie to. Są twarde i lepiej przeszły w środku. Ja wam powiem, tamte też były twarde, bo ja je moczę po 3 godziny, zanim w ogóle zacznę to robić. Ale jeśli porównując te dwa sposoby, jeżeli bym potrzebował szybko na grilla, albo na jakąś sałatkę, albo na coś takie szybko zrobione ogórki małosolne, to tamten sposób. Ale jeżeli takie, które po prostu będą mi smakowały po 3 dniach i mam na to czas, to na pewno te. I te bym preferował, jeśli chcecie sobie zrobić, kurczę, wolę te właśnie z tej wody, z tej solanki. Są naprawdę lepsze. Powiem wam zdecydowanie. Super. Także tamten sposób na szybko, a ten sposób, żeby po prostu po tych 3 dniach sobie zjeść fajniaste ogórasy. Kurde, ten jest naprawdę dużo lepszy. Więc to wszystko, co ja mam więcej wam powiedzieć. Zapraszam na moje przepisy i do zobaczenia. Widzimy się przy następnych moich propozycjach. Cześć.